Miło was widzieć. Kościele blisko i bliski mojemu sercu. Amen. 21 wiek. Dokładniej 4 marca 2018 rok. Nowy Sącz, województwo małopolskie, Polska. Od września tego roku nasz kraj będzie zaliczony przez jedną z agencji indeksowych do grona krajów rozwiniętych. Więc można by rzec, kraj dobrobytu. Brak wojen, zamieszek, niepokoi społecznych. Kraj względnie bezpieczny, w którym nie musisz na każdym kroku sprawdzać, czy nadal masz telefon i portfel w kieszeni. A osławione niegdyś bardzo brawurowe kradzieże w nocnych kursach PKP należą już do przeszłości. I można by powiedzieć, że sielanka. Tak trochę. Widzę, że niektórzy się tu uśmiechają, jak usłyszeli o tym PKP. Bezsprzecznie cieszymy się, patrząc na to, co jest za nami, mając w pamięci lata komuny, albo te najbardziej intensywne lata przemian w naszym kraju. Ale również z niepokojem patrzymy na to, co jest przed nami. I wcale nie jesteśmy tak szczęśliwi, obserwując perspektywę, która być może się zbliża. Popatrzmy na, albo inaczej, przytoczę tutaj taką statystykę, która w zależności od źródeł też jest różna. Ale pomyślmy chwilę nad tym, że gdybyśmy policzyli wszystkie dni pokoju na świecie, które były od czasu II wojny światowej, wszystkie dni, w których na całym globie nie było żadnego konfliktu zbrojnego, to według niektórych statystyk nie doliczylibyśmy się nawet miesiąca, a według tych bardziej restrykcyjnych kryteriów, to nawet ani jednego takiego dnia nie było. To jest niepokojące, ale to jest takie spojrzenie globalne, ponieważ nas to nie dotyka tutaj w Polsce. Więc patrzymy na zachód, kierunek, w którym de facto zmierzamy. Na zachód, do którego się zbliżamy. Napływające wieści o zamachach terrorystycznych. Radykalne przesuwanie lub usuwanie granic moralnych, co z naszej perspektywy jako chrześcijan może być szczególnie niepokojące. Relacje między ludźmi ograniczające się do Snapchata, Instagrama. Chowamy swoje kompleksy za zdjęciem profilowym na Facebooku. Inne wyzwania przed nami, aniżeli za nami. W pracy liczy się wynik, nieważne jakim kosztem. Pracodawca zmusza cię do okłamywania klienta, żeby wyrobić miesięczną normę i dostać 100 zł premii brutto. Ludzie często wokół nas są życzliwi na zewnątrz, ale w sercu się nienawidzą i najchętniej wbiliby sobie nóż w plecy. Nic zatem niespodziewanego, kiedy zadajesz w końcu pytanie, gdzie jest Bóg? Otworzę teraz Psalm 99 i przeczytam z wersetu 8. Panie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał. Byłeś im Bogiem, który przebacza, lecz karze ich występki. Bóg przebacza grzech, ale często nie usuwa jego konsekwencji. Jeśli wchodzisz na czerwonym świetle, na przejście prowadzące przez ruchliwą ulicę w godzinach szczytu, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostaniesz potrącony przez samochód. Jezus nas uczy. Miłujcie swoich wrogów. Kochajcie swojego bliźniego. Jeżeli są ludzie, których w sercu nienawidzisz, kryjesz złość, nieprzebaczenie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że za 20 lat skończysz jako człowiek zgorzkniały, bez bliskich relacji, może z jakąś chorobą,
bo nie kochając bliźniego, ciągle chybiasz celu. Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie, a ty próbujesz posklejać swoje życie własnymi siłami i chybiasz celu. Jezus mówi, oddaj mi całe swoje życie, całe swoje serce, ale ty odpowiadasz, na sprawy religijne mam 2 dni w tygodniu. Pamiętam, jak już dawno temu jeden z braci dzielił się takim świadectwem, jak Duch Święty powiedział mu, że ma schudnąć. Niedługo potem te same słowa powiedział mu lekarz. Ja nie muszę z kazalnicy wskazywać twoich grzechów, bo ty je znasz. Nie ignoruj tylko głosu Ducha Świętego, który subtelnie i z wyczuciem podpowiada ci, że czas się z nimi rozprawić, bo im później, tym bardziej kosztowna i bolesna może okazać się korekcja tych skrzywień. Wróćmy więc do pytania. Gdzie jest Bóg? Słowo Boże mówi w Psalmie 22, w wersecie 4. Bóg jest święty i przebywa w chwałach Izraela. Innymi słowy, kiedy wielbimy Go w zgromadzeniu, On tutaj jest. Podczas dzisiejszego nabożeństwa, kiedy wielbiliśmy Boga, On tutaj z nami jest. Odpowiadając więc na pytanie, gdzie znajdziesz Boga? Znajdziesz Go we wspólnocie. Wspólnocie wiernych, kochających Boga i oddanych Bogu. Gdzie jest modlitwa? Są relacje. Ludzie znają się i miłują. Służą Bogu i sobie wzajemnie. To jest wyzwanie dla Kościoła. Pierwszy list Jana, rozdział 4, będę czytał z wersetu 8. Tak dodam, że z tego fragmentu będziemy jeszcze później czytać, więc jeżeli ktoś śledzi, to można zostać w tym miejscu. Werset 8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Ten fragment mówi o tym, że Bóg jest miłością. To nie jest slogan, tak mówi Słowo Boże. To jest prawda. Bóg jest miłością. I pozwólcie, że przeskoczę szybko do Ewangelii Jana, rozdział 13, werset 35. I powołam się na te słowo. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Słyszałem na pewnym kazaniu takie stwierdzenie. Wybaczcie, nie jestem w stanie przytoczyć, kiedy to kazanie miało miejsce, bo po prostu nie pamiętam. Ale to stwierdzenie zapadło mi w pamięci i chciałbym się na nie powołać. Bóg jest miłością i uwielbia przebywać między nami, kiedy między nami jest miłość. I wracamy do pierwszego listu Jana, werset 13, 4 rozdział. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swego nam udzielił. W ogóle cały fragment, ten, który teraz przeczytaliśmy, cały tutaj, właściwie większa część rozdziału 4 jest właśnie o miłości. Ale ten werset nam mówi, kto jest źródłem tej miłości. Każdy z nas musi pielęgnować tą miłość, która jest między nami, nie inaczej jak przez pielęgnowanie naszej relacji z Duchem Świętym. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 6 werset. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Znajdziesz Boga w odosobnieniu.
utarliśmy sobie taki termin jak komora z Bogiem. Ale o co chodzi? Czym jest ta komora z Bogiem? Jest w tym coś niezwykłego, ale kiedy zamykasz się sam w pokoju, masz pewność, że nikt cię nie widzi ani nie słyszy. Kiedy stajesz przed samym Stwórcą, On obficie odpowiada na twoje wołanie. Więcej na ten temat mówił brat Tomasz Skórnuk na kazaniu parę miesięcy temu. I zachęcam, jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat albo przybliżyć go, to odsyłam do tego właśnie kazania. Zatem krótko mówiąc, komora z Bogiem to jest to miejsce i ten czas, kiedy fizycznie odcinasz się od wszystkiego i zaczynasz rozmowę ze swoim Bogiem. Przechodząc dalej, Psalm 139, wersety od 23 do 24. To jest takie niezwykłe słowo. Może niektórzy z was kojarzą, brat Filip Karecki napisał kiedyś w oparciu o ten psalm piosenkę, pieśń, która była zamieszczona na jego płycie, kiedy pracował nad swoją pracą licencjacką. Zatem przeczytam. Psalm 139, wersety 23-24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Powiedzieliśmy o dwóch rzeczach. Znajdziesz Boga we wspólnocie, znajdziesz Boga w odosobnieniu i znajdziesz Boga w oddaniu i szczerości, kiedy stajesz się dla Niego plastyczny i pozwalasz Mu kształtować twoje życie. Bóg charakteryzuje się pewną cechą, o której czasami możemy zapomnieć. My generalnie wiemy o tym, ale może nam to umknąć. Mianowicie On nie wchodzi do naszego życia na siłę. To musi być twoja decyzja. Tak, Ojcze, zapraszam cię do mojego życia. I ostatnia rzecz, którą chciałbym wymienić. Boga znajdziesz w Jego Słowie. Chciałbym w tym miejscu przytoczyć Psalm 119, ale jest troszeczkę za długi, żeby przeczytać go w całości tutaj na kazaniu. Generalnie czytanie Starego Testamentu, Ewangelii, które są świadectwem życia Jezusa, dziejów apostolskich, które pokazują pierwsze kroki Kościoła, to jest pokarm dla nas. Słowo Boże jest naszym pokarmem. Reasumując, chociaż to jeszcze nie jest koniec. Jeśli szukasz Boga, znajdziesz Go w Kościele, ale nie w skostniałej formie instytucji, która nie ma życia i życia sama w sobie nie daje, lecz wśród autentycznej miłości braci i sióstr, społeczności, z którą możesz budować relacje i w której źródłem wszystkich więzi jest Duch Święty. Znajdziesz go w odosobnieniu, kiedy jesteś fizycznie oddzielony od wszystkiego i rozmawiasz z Nim. Może dotychczas modliłeś się, mając wyobrażenie Boga surowego i odległego. Albo może jesteś w takim momencie w swoim życiu, kiedy masz wrażenie, że modlisz się do ściany. A może nigdy nie modliłeś się w ten sposób i nawet nie wyobrażałeś sobie, że możesz do Niego mówić bezpośrednio, szczerze. I rozmawiać z Nim jak z najlepszym, z najbliższym przyjacielem. Znajdziesz Go, kiedy sam zdecydujesz, że pragniesz Go w swoim życiu. Kiedy zgodzisz się, aby On prowadził cię i kształtował. Znajdziesz Go w Biblii. Możesz zacząć Go szukać w każdym momencie. Nawet dziś. Także dziś. Ale jeśli jeszcze w swoim życiu nigdy tego nie próbowałeś, to pamiętaj, że twoje dni są policzone, a każdy dzień zwłoki okrada cię z kolejnego dnia osobistej relacji z Nim. Pytanie, gdzie jest Bóg,
może okazać się bardzo dobrym początkiem. Pochylmy nasze głowy. Będę chciał modlić się o 4 grupy ludzi. Pierwsza grupa. Ci, którzy wiedzą, że muszą zrobić coś w kwestii odzyskania miłości, okazywania miłości do bliźniego we wspólnocie. Druga grupa. Ci, którzy pragną odosobnienia z Panem, czyli pogłębienia relacji z Nim. Trzecia grupa. Ci, którzy chcą oddać ster swojego życia w ręce Boga, pragną, aby prowadził ich i kształtował. Czwarta grupa. Ci, którzy pragną zagłębiać się w Słowo Boże, w czytanie Biblii. Dobry Ojcze, chcę prosić Cię o błogosławieństwo i Twoją dłoń nad wszystkimi, którzy są na tej sali i nad wszystkimi, którzy słuchają tego kazania teraz w internecie. Chcę prosić Cię, Ojcze, abyś wstąpił i zrobił porządek, Ojcze, z tymi sprawami, o które chcemy się modlić. Boże, chcę modlić się o każdą osobę, która teraz widzi z Twojego natchnienia, Duchu Świętym, że jest jakiś problem w kwestii okazywania miłości do bliźniego. Panie, proszę Cię, poruszaj się na tej sali, poruszaj się wśród każdej osoby, która słucha tego kazania i która jest z nami teraz tutaj. Ojcze, wlej miłość, Duchu Święty, rozpal miłość. Rozpal miłość, Boże, w tej wspólnocie, rozpal miłość w naszych wspólnotach, w miejscach, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek nas nie poszlesz, Panie. Naucz nas okazywać tą miłość. Ojcze, modlę się o każdą osobę na tej sali, która tak bardzo tęskni za pogłębieniem relacji z Tobą, ale okoliczności, trudności tego świata, trudności życia zniechęcają ją albo odciągają od Ciebie. Boże, modlę się o każdą osobę, która czuje głód w tym miejscu, o to, abyś wylał swojego ducha i swoją niezwykłą, ponadnaturalną obecnością, Ojcze, abyś uczynił cud w życiu tych osób. Panie, modlę się o każdą osobę, która teraz wie, że musi podjąć decyzję i oddać Tobie całe swoje życie. Boże, chcę pobłogosławić każdą osobę, która teraz w sercu myśli o tym i bada swoje serce. I proszę Cię, pomóż, Ojcze. Pomóż, Ojcze, każdej osobie, która jest pragnąca i potrzebująca, która chce, Boże, uchwycić się Ciebie i dać Tobie ster swojego życia. Ojcze, pobłogosław tą decyzję i poprowadź każdą tą osobę dalej. I Ojcze, proszę Cię o każdą osobę tutaj w tym miejscu, która czuje głód Twojego słowa. Proszę Cię, Ojcze, otwórz oczy, otwórz horyzonty, poszerz. Poszerz, Ojcze, naszą wizję. Proszę Cię o każdą osobę, która czuje niedosyć słowa Twojego w swoim życiu, aby każda z tych osób, Panie, kiedy otworzy Biblię, dostąpiła ponadnaturalnego Twojego objawienia, Duchu Święty, abyś wstąpił i napełnił. Amen.